To jest Antek. Ma trzy lata i wypowiada już proste słowa. Potrafi też rysować i biegać. Dzieci szybko dorastają. Antek jest tego najlepszym przykładem. Codziennie zdobywa nowe umiejętności. Potrafi grać w piłkę, układa puzzle z tatą, zna tabliczkę mnożenia, umie jeździć na rowerze i wie, jak zachować się w razie wypadku. Z wiekiem umiejętności rosną. Jako nastolatek świetnie odnajduje się w wirtualnym środowisku. W mgnieniu oka potrafi znaleźć interesujące go informacje, a angielskiego najchętniej uczy się podczas oglądania seriali. Oczywiście chodzi do szkoły, otrzymuje dyplomy, a nawet wyróżnienia. Jednak szkolne wyróżnienia to nie wszystko. Wspomniane wcześniej umiejętności są równie ważne. Uczymy się przez całe życie. Formalna ścieżka nauczania jest tylko małą częścią. Idea nauki przez całe życie leży u podstaw ZSK, czyli zintegrowanego systemu kwalifikacji. Podstawą idei uczenia się przez całe życie jest fakt, że nawet po zakończeniu etapu formalnej edukacji uczymy się dalej oraz podnosimy swoje kompetencje, doskonalimy umiejętności i zdobywamy nowe. Powstanie ZSK jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy. Pracodawcy, jak i pracownicy muszą reagować na zachodzące zmiany. Ale jak to zrobić, zdobywając wciąż nowe kwalifikacje, dopasowane do wymagań rynku pracy i dające satysfakcję. Zintegrowany system kwalifikacji to między innymi oferta nowych kwalifikacji rynkowych, dopasowanych do aktualnych trendów na rynku pracy. Ważne jest formalne potwierdzanie swojej wiedzy i umiejętności, także tych zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się. Ważne jest to, co potrafimy, a nie to, jak długo się uczyliśmy i gdzie. Nasze umiejętności stają się kwalifikacjami, które znajdują się w publicznej bazie danych, zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Kwalifikacją może być szkolny dyplom, ale też prawo jazdy czy dyplom nurka. Są też kwalifikacje rynkowe, czyli określony zestaw umiejętności potrzebnych dziś na rynku pracy to one pomagają znaleźć interesującą nas pracę. To może być na przykład grafika komputerowa. Kwalifikacje ułatwiają nasze życie. Czasem trudno rozpoznać wiarygodne kwalifikacje, certyfikaty, którym można zaufać. I to właśnie tutaj z pomocą przychodzi ZSK. Pracodawca widząc opis umiejętności, które kryją się za daną kwalifikacją, od razu wie, co Antek potrafi i czy potrzebuje go w swojej firmie. W zdobyciu kwalifikacji rynkowej na drugi plan schodzi to, gdzie Antek zdobył dane umiejętności. Ważne jest to, że je ma. Certyfikat z poziomem PRK i ERK, który poświadcza kwalifikację Antka, jest wiarygodnym i rozpoznawalnym dokumentem w Unii Europejskiej. Kwalifikacje ułatwiają międzynarodowe współpracę. Antek przy pomocy certyfikatów z poziomem PRK i ERK łatwo udowodni swoje umiejętności na europejskim rynku pracy, ale ZSK to także korzyści dla pracodawców. Może służyć jako narzędzie rekrutacji, w których widoczne są kompetencje kandydatów na określone stanowisko. Wiarygodne kwalifikacje pracowników zwiększają konkurencyjność firmy na krajowym i zagranicznym rynku. Pracodawcy mogą też dodawać do systemu nowe, własne kwalifikacje, których oczekują od pracowników. Narzędzia takie jak zintegrowany system kwalifikacji dają nam wsparcie i możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w 100%. Rozwijanie swoich umiejętności to klucz do sukcesu.